Dzisiaj wezmę was pod wodę. Cieszycie się? Hejka, hej, dzisiaj zabiorę was na kurs sadzenia koralu. Nie będę robiła zdjęć, ponieważ chcę wam trochę opowiedzieć o tym kursie. W moich filmach będzie pojawiał się temat koralu i biorocks, dlatego chcę, żebyście troszeczkę więcej o tym wiedzieli. A po drugie, jest to bardzo interesujący temat. Kurs będzie prowadziła Sean. Sean! Yes! Me, camera, camera, me! Hejka, hej! Hi! So can I do the hejka, hej? Yeah, hejka, yes. Hejka, hej! Hejka, hej! To jest Sean. Z Sean będziemy dzisiaj sadzić koral. Agreed. Sean pracuje w organizacji Gili Eco Trust, która zajmuje się turystyką ekologiczną, sadzeniem koralu, tworzeniem nowych raf, ochroną środowiska oraz edukacją o ochronie środowiska. Tutaj na wyspie co piątek urządzają również sprzątanie plaży, ale o tym powiem wam innym razem. Nie róbcie tego na własną rękę, bo trzeba skończyć kurs. Ale za to możecie wiedzieć, jak to mniej więcej wygląda. Okej, okay, chodźmy nurkować. Najpierw szukamy dużych kamieni, na których nie rośnie koral. Układamy z nich małą, że tak to nazwę, rabatę. Rabata ta nazywana jest żłobkiem, bo ustawia się tam malutkie, przeszczepione korale. Takie dzieciątka koralowe. Patrzcie, co Chelsea znalazła. Różne przedmioty znajdujemy pod wodą. Czasem nie mamy zielonego pojęcia, do czego służą. A to wygląda jak metalowe serce. Następnie w przygotowanych naczyniach rozsadza się koral. Czyli przykleja się do kamieni, które wcześniej wyjęliśmy z wody. Cała operacja musi trwać bardzo krótko, bo nie możemy narażać koralu na długotrwały stres. Nikt nie lubi się stresować. Ja nie lubię. Co robisz, Wojek? Ratuję korale. Super. A tak, zapomniałam wam powiedzieć. Na tej wyspie utknęła moja rodzina. Oczywiście przez pandemię. Po rozszczepieniu i ulokowaniu koralu na kamieniach musimy je teraz zaprowadzić do żłobka, aby mogły sobie tam w spokoju rosnąć. Dobrze jest od czasu do czasu sprawdzać, czy jest tam dobrze. Nie wiem, czy wiecie, ale koral to jest zwierzę, tak naprawdę. Mieszka sobie w grupach. Jest złożony z wielu pojedynczych polipów. Tak wygląda koral, który posadzono 2 lata temu. Prawda, że duży? Ale właściwie, ja sobie tutaj nurkuję, a zastanawiam się, co robi Aleksik w domu. O, też jesteście zszokowani? No cześć. Uh-huh. So coral propagation and the sea shepherd and ocean quest method is one way of building nurseries. Also for the last 15 to 20 years we've been doing lots of work with biorock technology. Biorocks. Są to metalowe konstrukcje, na których sadzi się koral, by powstała sztuczna rafa. Mega fajnie. Can you tell us why do we need coral? So corals are important for everybody in the world. They produce us oxygen, so they produce more than 70% of the Earth's oxygen. So yeah, we need it to live. Do you like to breathe? Dech. Dech. Nie zapomnijcie. Almost 75% of all fish species, no matter if they live on the reef or off the reef, they'll always spend at least one part of their life on the reef. Parę słów o tym, jak możemy dbać o koral w naszym codziennym życiu. Słuchajcie. Zamiast olejku do opalania, najlepiej wybrać naturalny zinc. Breathe safe sun cream, so this doesn't have the poisonous and toxic chemicals which are toxic to the polyps. Also by making sure they don't take any shells or coral fragments off the beach as a nice souvenir. So if you do want to pick up anything to take home on holiday, pick up trash! Tak niewiele trzeba. Generalnie każdy, kto interesuje się biologią morza i ma ukończony podstawowy kurs nurkowania, może się na taki kurs zapisać. I like coral. Super zabawa i przy okazji ratujemy świat. Muho!
Mam nadzieję, że była to interesująca podróż do świata koralu i oceanu. Zapraszam Was na następny odcinek. W następnym odcinku wezmę Was na trochę dłużej pod wodę, ale o tym już niebawem. Póki co zapraszam bardzo do subskrybowania. O tam. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to nie obawiajcie się zapytać w sekcji komentarzy. I mam nadzieję, do zobaczenia następnym razem. Buziaczki z Indonezji, hejka hej! Mucho!